Szanowni Państwo, witam na konferencji prasowej po meczu Miasto Szkła Krosnopki w Szczecin. Witam trenera zespołu gości, pana Marka Lubińskiego. Witam zawodnika drużyny gości, Zachara Winsa. Welcome, Zach. Panie trenerze, bardzo proszę o komentarz dzisiejszego spotkania. Dobry wieczór Państwu. Gratulacje tutaj dla drużyny Krosna. Wygrali całkowicie zasłużenie. Co do samego meczu, to wyglądało tak, że dobrze otworzyliśmy ten mecz, natomiast później wyglądało tak, jakbyśmy nie dojechali, bo drużyna z Krosna zdominowała nas w każdym elemencie gry. Trafiali w pierwszej połowie na jakimś bardzo wysokim procencie, 70% za 3 punkty. Natomiast my tą grę im ułatwialiśmy. Może troszeczkę za bardzo uwierzyliśmy w własne możliwości po tych 3 zwycięstwach z rzędu i spotkała nas zasłużona kara. Całkowicie zasłużone zwycięstwo drużyny z Krosna. Jeszcze raz gratulacje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zach, show your opinion about today again. As a difficult game for us, we started off in the first three, four minutes great, and then our defense, I think, slacked a little bit. We don't play for another couple weeks, so we have a lot of time to work on the things that we need to from this game. So I think for us, it's just best to learn from it and then move on and go and win our next game. Sachs stwierdził, że na pierwsze 3 minuty wykonania zespołu gości były bardzo dobre, później ta gra była słabsza, szczególnie gra w obronie. No, muszą wrócić znowu na właściwe tory i zacząć wygrywać w następnym spotkaniu. 3 ostatnie, tak jakby zdenerwowało, dzisiaj porażka. Szanowni Państwo, czy jakieś pytania do pana trenera i do zawodnika zespołu gości? Nie ma. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wesołych świąt wszystkim. Szanowni Państwo, serdecznie witam na konferencji prasowej po meczu Miasto Szkoła Krosna King Szczecin. Wygrano przez gospodarzy, które punkty brakło do tego, udało się 100 punktów zdobyć. Pierwsze poproszę o zabranie głosu trenera gospodarza Karolina Barana, później zawodnika zespołu gospodarzy Szymona Gruba. Panie trenerze, bardzo proszę. Witam serdecznie. Cały mecz na gorąco można podsumować tym, że cały zespół zagrał świetne zawody, dosłownie tutaj mówiąc cały zespół. Widać od razu po minutach graczy, które dotyczą drugiego planu, czy Dawida Brejka, czy Szymka Artura, że sporo byli na boisku, musieli dużo wnosić i musieli dawać zespołowi to, od czego w Ekstraklasie się od nich oczekuje. Na pewno po tym meczu to mnie najbardziej cieszy. Myślę, że całkiem przyzwoity wynik 12 strat, z czego 4 zrobione w ostatniej kwarcie i skuteczność rzutów 3-punktowych 60% na pewno w dużym stopniu przybliżyła nas do wygrania tego meczu. Natomiast nasz plan na ten mecz był prosty. Zatrzymać strzelców 3-punktowych drużyny Wilków oraz grać konsekwentnie pod kosz. Myślę, że zarówno pierwsza rzecz, jak i druga znakomicie nam się udała. Niestety w pierwszej kwarcie nie udało nam się zatrzymać tranzycji ataku Wilków, stąd bardzo słaby początek. Natomiast zespół w dzisiejszym meczu we wszystkich kwartach pokazał, że są w stanie grać z każdym na poziomie Ekstraklasy. Na pewno to cieszy. Ratowaliśmy 9 graczy. Myślę, że jeżeli będziemy wyglądać w ten sposób w meczach kolejnych, jest szansa na jeszcze kilka zwycięstw przed końcem sezonu, w którym oczywiście gramy się coraz ciężej. Wszystkie drużyny doskonale wiedzą, jakie są nasze mocne strony. Wszystkie drużyny są perfekcyjnie przygotowane do meczu i tutaj nic nie ma przypadkiem. Natomiast gratulacje dla zawodników.
tak świetny prezent świąteczny. Jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony z gry całego zespołu, zarówno w obronie, jak i w ataku. Natomiast wiadomo, jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz i w kolejnym meczu również będziemy musieli udowodnić, że coś w tej lidze potrafimy i że coś w tej lidze możemy ugrać. Dziękuję. Dobry wieczór. Ode mnie, tak bez statystyk patrząc, to bardzo dobry mecz. Pomimo tych pierwszych minut, każdy dał z siebie co mógł. Naprawdę 6-7-8 zawodnik z ławki wniósł coś pozytywnego, dzięki temu byliśmy w stanie odskoczyć już przed pierwszą połową. W drugiej połowie również tak naprawdę dyktowaliśmy swoje warunki i nie straciliśmy prowadzenia. Tak, co mogę dodać? Cieszę, że wszyscy zostali uruchomieni, każdy coś rzucił. Tak naprawdę wesoło możemy z uśmiechem na ustach jechać na święta, cieszyć się z rodzicami, z rodzinami i wrócić i skupiać się już na następnych meczach, bo to przed nami, ten mecz już jest za nami. Z tego miejsca chciałbym również podziękować kibicom za taktyczne wsparcie i dla nich zdrowych i szczęśliwych, wesołych świąt. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, czy jakieś pytania? Panie Żenakowi, może spróbujemy. Dzień dobry, Żenakowa, Kraina Sportowa. Panie Szymonie, czy gra w nas jest na pewno nowe doświadczenie, czy jak to, czy to utrudnia Panu grę? Tak naprawdę gra w nas to jest dla mnie nowość, ale świetna sprawa, że jest taka klinika, która pozwoli nam jak najszybciej wrócić do gry. Dzięki temu mogę pomóc w jakimś tam stopniu drużynie na parkiecie. Jedyny problem to tak naprawdę potliwość. Jest to maska dopasowana do mojej twarzy, nie ma większych problemów. Na dobry mecz składa się tak wiele czynników, że taka maska to tak naprawdę jeden z nich. Trzeba o tym zapomnieć i grać swoje. Czy jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Dziękuję.